Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Hollow Knight, więc jej. Kolejny odcinek z Hollow Knighta, w którym to w sumie nie wiem, co będziemy robić. Poza jedną rzeczą ewentualną, czyli polowaniem na zaginione robaczki. Ale tak, to wszystko jeszcze pomyślimy później, jak, gdzie, kiedy, co. A tak, w pierwszej kolejności może warto byłoby przypomnieć, co się stało w ostatnim odcinku. Więc pierwsza rzecz, udało się zdobyć niezniszczalną chciwość. Druga rzecz, udało się ulepszyć nasze ostrze do maksimum. Trzecia rzecz, że właśnie zdobyliśmy mapę prowadzącą do lokacji prawdopodobnie wszystkich robaczków. Więc tak, wielki sukces, jej, i w ogóle. Chociaż powiem szczerze, czy ja wiem, czy to jest aż taki sukces. Bardzo możliwe, że w sumie nie. Ale jak to jest, jak to w rzeczywistości, to się przekonamy za chwilę, a póki co bierzemy standardowe połączenie pod lepsze siekanie. I na dobry początek, na rozgrzewkę, jak złotek zwał, spróbujemy swoich sił. Tak, spróbujemy swoich sił przeciwko Grimowi. Zapomniałem, że muszę mieć jednego tego czarma, który w ogóle nic nie robi na walce z nim, ale muszę go mieć, bo inaczej Grim się nie pokaże. W takim wypadku żegnaj, Longdale'u, nie będziemy mieli najdłuższego zasięgu ataku, jaki istnieje. Trudno się mówi. Ważne, że będziemy w ogóle mieć okazję walczyć z nim. No tak, wiecie, ulepszenie bronki. No zachęca do dalszego działania w ten sposób. I zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż ostatnio. Bo ja ogólnie mam dobry nastrój. I tak, nie chciałbym, żeby cokolwiek mi go dzisiaj zepsuło. Tak więc, tak, cześć Grim. Zaczyna się walka. Mogę na go zatkać od razu, albo się pokłonić. Ja się pokłonię. Nie ten przycisk, oczywiście. Bo zresztą nadal gram na klawiaturze. To powoduje, że przyciski mylę i to mocno. I teraz tak. No nie wierzę w to. A jeszcze super dash zamiast tego. Nie, ja przegram tę walkę. I to wiecie, nie dlatego, że nie ogarniam, co bardziej dlatego, że myli mi się sterowanie. Okej. Okej. Okej, i GG. To już tyle. Zginąłem. Ale tak, zrozumiałem. Dziwne by było, żebym przeżył, jeśli mieli mi się sterowanie. Dash z skokiem, a tak z tym wszystkim. Ale tak, no nie ukrywajmy. Trochę ostatnio zrobiłem sobie przerwę od Hollow Knighta, nagrywając za jednym zamachem. Strasznie dużo tego. Swoją drogą więcej ciosów musiałem zrobić. Ale tak, nagrywając dużo Hollow Knighta właśnie za jednym zamachem, potem... No, ze względów różnych miałem, powiedzmy, że ograniczone możliwości czasowej. Powiedzmy, że przed odcinkiem nawet nie poćwiczyłem gry w Hollow Knighta. Coś, co zazwyczaj staram się chociaż te 5-10 minut porobić. Nie zdążyłem zdaszować. Okej. Tą drogą, podczas tego ataku muzyka się zmienia. O nie, nie dam rady skoczyć. Okej. Ale dobra. Jak tak ostrożnie podchodzimy do tego wszystkiego, to nawet dajemy radę. Okej. I po zmianie kierunku zawsze wystrzeliwuję jednego. Okej, warto wiedzieć. Nie zdążymy zdaszować. A smutne. Dobra. Na spokojnie. A, nie ten atak. Tego się spodziewałem. Dobra. Okej, teraz mogę się o jeden punkt wyleczyć. Na spokojnie. O, zapominam trochę o zasięgu dasha, bez sharp shadowa. W sumie jest mniejszy znacznie. I znowu dostałem raz. Nie wierzę.
Tym razem zginęłem z własnej głupoty. I wiecie co? Jeszcze raz, ja czuję, że to mogę wygrać, jeśli będę ostrożniejszy. Więc nie ma przebacz, ja dzisiaj chcę pokonać po prostu Grima. I po prostu udowodnić, kto tu jest mistrzem. Więc tak, no, my to zrobimy, ja wam to powiem. Zrobimy to, nie ma przebacz. Ile by czasu to nie wymagało. Czuję, że jestem w stanie, dobra. Ukłon. Okej. Muszę ostrożnie do tego podchodzić, okej. I obserwować jego animację. Bo one pokazują, co on będzie robił. To dosyć rozsądny sposób i dokładny. Więc naprawdę, on nie jest trudnym bossem, on jest szybki, ale jego ataki są dobrze telegrafowane. Przez co no naprawdę. Okej, tutaj dostanę kilku. Okej. Kilkukrotnie dostanę i wniosek jest taki, jest nietykalny podczas tego, czyli nie ma co nawet ryzykować atakowaniem go. Okej. Tutaj jeśli jestem wystarczająco blisko, jestem w stanie to zrobić. A! Jego w tej formie można atakować! Okej. Okej, czyli... Okej, nie wiedziałem, że jak on jest w tej formie, taki jakby... miliona nietoperzyków, to można go atakować. Warto wiedzieć. Nie zdążyłem zdaszować. Jak smutno. O nie. I znowu wybiłem się z rytmu, więc będzie teraz ciężej. Wiecie, co mi tu zacznie pomogło? Wiecie co? W moim odczuciu quick focus. Szkoda, że nie mam na niego miejsca. Ale tak, zdecydowanie pomógłby. Okej. Tylko podczas tego ataku możemy się leczyć. Poza oczywiście przerwami. O, niedobrze. Nie. Wiecie co, nie. Ja czuję, że to mogę wygrać. Nie będę was okłamywał. Czuję, że mogę to wygrać, ale... Za słaby mam refleks. Może jakby bardziej rozgrzany i znowu będę jakąś seryjkę nagrywał taką, wiecie, dłuższą. Wtedy ogarnię to bardziej. Ale póki co dziękuję bardzo. Nie ma co ryzykować, marnować całego epizodu na walkę z Grimem. Ale tak. Wcześniej czy później zdecydowanie go pokonamy. W szczególności, że po tym, co tutaj się teraz stało, czuję, że nie jest ciężkim bossem. I tak, teraz wyrzucamy to, mapa to, wymieniamy tego Mark of Pride'a na to, zarzucamy wielką chciwość i idziemy szukać zaginionych gąsienic. Pierwsze znajdziemy gdzieś w Crystal Peak, druga natomiast będzie w, jak to się nazywało, tylko ten crossroads, więc na tyle blisko, że nawet nie będę chyba wycinał drogi tam. Wiecie, damy radę na spokojnie, będzie dobrze. Co złego tak naprawdę może się stać? No właśnie. Ja powiem szczerze, nie czuję, żeby cokolwiek złego mogło się stać. Poza tym, że mogę zlamić ewentualnie sterowanie. Dlaczego ta dziura zawsze tu była? Nie no, chyba z jakiegoś powodu tutaj nie zaglądałem. Ale pewnie było. Ciekawe. Jeśli naprawdę tutaj pominąłem jednego robaczka... A, to była podróba. No tak. Chyba pierwszy raz spotkałem się podróbę i nie pomyślałem o tym, żeby poszukać dalej za ścianą czy coś. Okej, tutaj to jest akurat moja lama, że tego nie znaleźliśmy wcześniej. Okej, co? Tutaj, no naprawdę, moja lama, moja bardzo wielka lama. Ale tak, no, już uratowany, więc... Chociaż tyle dobrego. I tak jeszcze ogólnie mówiąc, dla ciekawskich, gram nadal na klawiaturze. Podczas grania w Hollow Knighta naprawdę nie wiem, co jest z tym przyciskiem A, ale on się zawsze zacina w krytycznych momentach, więc... Po prostu stwierdziłem, że nie ma co ryzykować. Nauczyć tej klawiatury i jakoś to będzie. A póki co tak, Forgotten Crossroads, zwane teraz jako Infected Crossroads. Swoją drogą, jego mam na jedno uderzenie, jego na dwa. Chyba się coś zmieniło. Na pewno się zmieniło, kiedy ostatnio sprawdzałem tak porządnie, wiecie, z tym mieczykiem, ale... Nie ukrywam,
nie sprawdzałem tego, że tak nie liczyłem wcześniej, więc ciężko mi to stwierdzić. Ale dobra, mniejsza. Jesteśmy już prawie na miejscu, w którym jest kolejny koleżka. Bo tylko nie zamknęli przejścia, bo jeśli zamkną tu przejście, to byłoby chamskie, wiecie, tak odciąć nas od rasy do koleżki. Teraz tylko proszę mi wytłumaczyć, dlaczego go jeszcze nie odkryłem wcześniej. Aha, samobójcy. Nie, nie ten przycisk, gwiezdny kluczu. Nie ten przycisk. Dobrze, od razu lepiej. Cześć. A, dobra. Czy byłby... Nie no, byłem w sensie ze zwykłym daszem wejść, czyli... Musiałem tego miejsca po prostu od dawna nie odwiedzać. Dobra, kolejny koleżka zaliczony. Co nazwę? Czy w Fangalowejscach mamy kogoś? Nie, jest w Queen Gardens, ale w Fangalowejscach bezpośrednio nie ma. W Waterwaysach natomiast jest oraz w sekwencji City of Tears, której jeszcze nie widzieliśmy. Oraz w Spirit Gladesach. Dobra, w takim wypadku... mówiąc szczerze, pójdziemy i tak do Fangalowejsców. Głównie dlatego, że chcę spotkać tego gościa, który sprzedawał przypinki. Wiecie, te delikatne, że tak nazwę. Chociaż w sumie nawet nazwałem delikatne, bo tak. Po tym jak ostatnio udało się właśnie dać 9000 tamtej gościowie, dostaliśmy niezniszczalną wersję tej przypinki, no to... Jak powiedziawszy, aż znowu zły przycisk. Brawo ja. Aż po prostu chce się wziąć niezniszczalne pozostałe przypinki. I tu nie mówię o czymś typu niezniszczalne życie. Bo tam przypinka, która daje więcej serc, fajne, ale wiecie... Nie wiem, czy to jest aż takie dobre, żeby marnować na to, ile tu było miejsc na przypinkę potrzebnych. A zaraz zobaczymy. Ile? A, dwa. Chociaż nie pamiętam, ile tu daje. Czy to dawało dwa życia, czy więcej? Bo jeśli więcej, to może byłoby warto. I oczywiście musiałem dać się trafić, ale wracając. Nie, nie ten przycisk. Nie, ja się nigdy nie nauczę. Nie wiem czemu, po prostu myślę, że pod przyciskiem S jest po prostu ciągle leczenie się, jak czym te magia, jak Soul, czy Spirit, jak zwykle to zwał. A ty nie, to jest pod przyciskiem A. Pod S jest super dash. Tutaj było to malutkie przejście, tak. Mhm. I przy okazji jeszcze będę musiał zobaczyć potem jedną teorię. O, proszę. Oni są teraz na jedno uderzenie, nareszcie. Dobra. Ja powiem szczerze, że to jest czysta teoria, którą zasłyszałem gdzieś. Jak po prostu dyskutowałem z kimś na Discordzie odnośnie właśnie samego Hollow Knighta. Więc tutaj to nie jest jakiś bliski znajomy, dalszy znajomy, to po prostu osoba z Discorda. To jest taki przypadkowy to był kontakt. Otóż... Słyszałem, że ponoć jeśli się weźmie odpowiednią przypinkę ze sobą, to naprawy są tańsze. 350, teraz zobaczymy, czy jeśli naprawdę ubiorę przypinkę, to jedną konkretną, czy to będzie tańsze. Ponoć jak śmierdzimy, to jest tańsze. Ten smród, który ze sobą nosisz. Bardzo pyszny. Jesteś taki uroczy. By podzielić się takim pysznym zapachem ze mną. Chcesz prezent w nagrodę? Tak. Taniej. Moje piękne prezenty. Dam ci je. Taniej. 280. Faktycznie. Także, jeśli to losowy gościu z Discorda oglądasz, to dzięki za informację. Na pewno przydało się, bo zaoszczędziłem na tym niewiele, co prawda, ale zawsze zaoszczędziłem. A jeśli tego nie oglądasz, to i tak dzięki dla ciebie. Wiedz, czym... Jeśli kiedyś cokolwiek znajdziesz, wiedz, że ci podziękowałem. I tak. W takim momencie możemy wracać teraz do ogrodów królewskich. Chyba najszybciej będzie tędy, swoją drogą, więc i tak nie zepsuliśmy dużo. A nie, to nie są ogrody królewskie, teraz idziemy. Okej, nas tutaj chyba nie było i teraz przypadkiem odkryłem to miejsce. Ciekawe jest mniej więcej na równi z maską, więc ciekawe. Jakby tu się kryła maska. Kolejna. Mieliśmy zbierać te graby, a nie maski. Ale dobra. Jeśli tu się kryje maska, to też jestem skłonny zajrzeć na szybko, bo podejrzewam, że te maski dużo się różnić nie będą pod kątem, powiedzmy, działania. A jeśli się różnić nie będą, to wiecie, maski nie są niczym... Nie ten przycisk.
niebezpiecznym ani nic tego typu. No, wybaczcie to krótkie cięcie, ale tak. No, już się wyleczyłem i tam mamy wejście do Fog Canyon ponownie. Więc... maska chyba kryje się gdzieś w mglistym kanionie. W takim wypadku. I... super. Chyba pies mi się znowu zaczął szczekać, więc... znowu muszę przerwać przygodę, żeby go uspokoić. Super. No i widzimy się ponownie. I powiem wam szczerze, spodziewałem się tego, ale zwykłe... uspokojenie psa zamieniło się w prawie godzinną akcję. Dosyć istotną. Nie mam za dużo tam. Nie ma co po prostu narzekać i dawać się w szczegóły. Wtedy to musiałem zająć się paroma ważnymi sprawami. Więc tak, jesteśmy ponownie. I... powiem szczerze, po raz kolejny zapomniałem, co miałem teraz robić. Z tą różnicą, że na pewno... jak już tu jesteśmy, to... weźmiemy drzewko, więc jej, kolejne drzewko do kolekcji. Pan też by dało nam tu wystarczająco dużo esencji, żeby mieć już 900, ale... wiecie, zawsze coś. Więc tak, X-em się atakuje, z jakąś to, tym się daszły, tak, znowu zapominam. Ale coś nie moja wina, że mam kiepską pamięć. I cóż. Powiem wam szczerze, mimo tego, że musiałem się teraz zająć tymi sprawami, nadal nie zepsułem tu nastroju i nadal jest tak pozytywny, jaki był w początku odcinka. Trochę szkoda oczywiście, że nie udało się pokonać Grima, chociaż czuję, że gdybym stwierdził, dobra, poświęcam cały odcinek na Grima, to bym go pokonał. Bo no, naprawdę nie jest trudny. On jest szybki. I to jest jego zaleta, przewaga nade mną. On jest bardzo szybki, a ja mam refleks ślimaka. Zazwyczaj, więc no, wiecie o co chodzi. I... to nie tyle? To tyle? Nie, jeszcze gdzieś coś jest. Okej. Tylko... gdzie był? Zazwyczaj esencja jest tylko na jednym ekranie. Więc... a, tutaj. Ostatni kawałek. Czyżby tak drzewko się już przemieniło? No drogą, widzieliśmy kiedyś jak ono się przemienia, czy nie? Mniejsza zresztą, tak całkowicie. Zobaczmy, co tu powie. Mgliste jaskinie. Toksyczne zarodniki. Nauczyciel. Okej. Nie wiem, co ma to na rzeczy, ale niech będzie. Więc okej, super. I teraz tak. Chyba mieliśmy też ostatecznie zobaczyć, co się kryje dalej tutaj. Poza tym, że oczywiście, co było już widoczne, przechodzimy do mglistego kanionu, w którym to... halo, mapa. Kurym to nie widzę, żebyśmy mieli jakiegoś robaczka. Ale dobra, jest tam droga do Grimpaw, w którym za to mamy robaczkę do pokonania, więc... idąc tu powoli i spokojnie... aha, czyli to są takie wybuchowe. Dobra, myślę, że to są zwykłe takie po prostu rzeczy. Tutaj nie, wybuchy, akcja, śmierci w ogóle. Ja już wiem, że nie lubię mglistego kanionu. Chociaż to wiedziałem w sumie już ostatni też. Dobra, spokojnie. Czy to jest miejsce w ogóle, które znamy? A, zapomniałem, nie posiadamy mapy tego terenu, więc... ciężko powiedzieć, co znamy, a co nie. Okej, super, kolejna śmierć. Kolejna śmierć. Tak. Ciekawe, że w ogóle trzy... tutaj całe geo nam zostały po śmierci. Dziwna sprawa. Ale dobra, nie przejmujmy się tym teraz, naprawdę. I wiem, że dużo tego powtarzam, ale... tak, ja już powinniście przywyknąć do niektórych powtórzeń, które stosuję non-stop. No jeśli mnie oglądacie tak naprawdę, nie tylko. Wchodzicie na jeden odcinek i potem... no nie wiem, potem przez pół roku nic nie zaglądacie. Bo niestety wiem, że takich też mam wśród swoich pseudo-subskrybentów, ale dobra, mniejsza. Nie będę się tutaj użalał nad swoim losem, który nawet nie jest jakoś szczególnie zły, ani nic. Teraz tak, spadamy i tu gdzieś powinno zaraz być. O, jest. Dobra, 4 ciosy potrzeba na to. I zobaczymy, zaczynając od tego miejsca, gdzie to nas wyprowadzi.
Ciekawe miejsce. Dużo tu tych meduz, małych na szczęście. Wiecie, małe meduzy to jeszcze nie problemy. Gorzej z tymi dużymi. I... O nie, nie, nie. Dobra, udało się ominąć. A tutaj już niestety nie było takiego farta. I cóż, ale nie wiem dokąd to prowadzi. Gdzie my jesteś? My? Okej. Nie mamy mapy tego terenu nadal. Ale dobra, mniejsza z tym. Czy to królestwo nie wyskakuje ciągle z nowymi niespodziankami? Budynek na środku kwasowego jeziora. Pomimo tej... Aha. Pomimo tego widoku nie mogę po prostu zapytać, czy czuję coś na kształt znajomości? Coś po prostu poruszy się w moim umyśle, ale nie jestem w stanie powiedzieć co. Wydawało mi się, że to moja chęć odkryć przyciągnęła mnie w to miejsce, ale teraz wydaje się być tu coś innego. Okej, okay, Quirrell. Ten budynek mnie wzywa. Mogę poczuć to wołanie. Czy odważy się wejść? Okej, wiecie co? Nie, ja to muszę sprawdzić. Ja to muszę sprawdzić, co takiego tutaj się kryje. Okej. Archiwa nauczyciela. No, zgadza się to z tym całym, że było tylko co w sumie drzewko mówiło o jakimś teacherze czy nauczycielu. Ale co się kryje konkretnie w tych archiwach? Poza ławeczką. Bo w sumie nie wiem. I będę musiał to odkryć wcześniej czy później. Ale tak, wolę jak najszybciej, wiecie, żeby były jakieś nowe odkrycia, coś do pochwalenia się, bycia dumnym, że coś się zrobiło, a nie tylko bezsensownie krążyć w tej wewte. Oczywiście nie musimy się przejmować kwasem, bo mamy powłokę antykwasową, tak. Ale i tak trzeba być ostrożnym, bo no, sporo jest tutaj tych... ośmiornic, czy meduz. Mimo wszystko mieliśmy zapas duszy wystarczający, żeby to przeżyć, więc nie ma co się aż tak martwić. I tak, 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 tak. Ocie, wprowadzić to jeszcze głębiej. Nie zapowiada się to w żaden sposób przyjaźnie. Czyli coś jest dalej? Ja bym też dojście do tego miejsca, w którym byliśmy przed chwilą z powrotem. No, musiałem, jak nie od duży tej meduzy, to musiałem od tego. I... Czyżby tak, tak, przed chwilą tu byliśmy. Dobra, to nie jest tak źle. Jednak... Muszę zobaczyć, co tutaj jest. Ale... Okej. Okej. Aha. Szczerze, ciężko to zrozumieć, bo niektóre z tych słów wydawały się normalne, ale... Jest jakiś szyfr. Jeśli ktoś jest w stanie wytłumaczyć to wszystko i tak dalej, to fajnie, jeśli nie, to trudno. I co? Dobra, po prostu idźmy dalej. Aha, super. Nie podoba mnie się to. Czemu nie ubu? Byłoby jeszcze lepiej, gdyby to było ubu, dosłownie. Takie po prostu, no to dzisiaj walczymy sobie z ubu. Wiecie co? Jest delikatny problem, bo... Prawda jest taka, że... Tego co widzę, nie jestem w stanie go zranić. Typska sprawa. Okej. Quirrell się pojawił. Dobra, czyli to jest boss, którego mam pokonać wspólnie z Quirrellem, z tego co rozumiem. Tylko problem w tym, że ten Quirrell rzadko kiedy go trafi. O, nie zdążyłem, a szkoda, bo był taki fajny potencjał. Okej. Dobra.
Czyli można powiedzieć, że dosłownie pełnoprawna walka z... prawie ubu. Ale okej, wielka Meduza. Jako boss. No, można było się tego spodziewać, szczerze powiedziawszy. Patrząc na to, że to były prawie same Meduzy. Ale tak. Tak, jest zaskakujące, powiedzmy sobie szczerze. Okej, może zdążę chociaż jedno wyleczenie? Nie, bo wleci we mnie wtedy. No to coś pewnie będzie porażka. W takim wypadku. Za mało życia mam, żeby to się udało. Ale tak. Ale przynajmniej wiecie, no. Poznałem. O, to sprytne było. Okej. Okej, on coś tam gada nadal. A ja tutaj muszę przeżyć. Największy problem jest właśnie w tym, że mam tak mało życia. Bo nie ogarniałem. O, proszę. Serio? Udało się za pierwszym razem? Dobra. I co w sobie... na farcie, muszę przyznać. To nie jest pod żadnym względem moja zasługa, tylko to moja zasługa farta. Teraz tak tylko dodam. Bo gdybym się nie skapnął, to prawdopodobnie bym tu zginął. To dosyć prędko. Czy teraz przy okazji tam coś jest, tak? Chyba jest dalej droga. No ale jak już tu jesteśmy tutaj, tak, to... pozwiedzajmy, oczywiście rozbijmy wszystko, co możemy rozbić. Sprawdź. Okej, zbiornik pełen naładowanych tych takich świetlików. I dostałem tu jakąś informację. Do mojej kolekcji, że tak to nazwę. I kolejna informacja. To jest znowu tak, jakby można było trochę zrozumieć w archaicznym języku jakiś napis czy coś, ale nie chcę się tego tłumaczyć. Wystarczy, żeby tłumaczył, wiecie, wszystkie te teksty NPC-ów czy coś. Tutaj, jeśli to będzie ktoś chciał przetłumaczyć, to proszę bardzo, podesłać mi napis. A ja wtedy skorzystam i to z przyjemnością. Tu jest jakieś takie coś, ale chcę zobaczyć, czy tutaj jeszcze nie ma jakichś dodatkowych tajemnic. Oczywiście rozbijając po drodze wszystko, co da się rozbić. Jak prawdziwy po prostu gracz. Kolejne. I dobra, nie przejmujemy się tym teraz aż tak. Idziemy tu, czy tutaj jest coś fajnego, czy znowu tylko rozbijajki. No, z tego co widzę, to tylko rozbijajki i... wdarliśmy z powrotem na arenę bossa. No cóż. W takim wypadku... jeśli to już jest arena bossa, to nie ma coś przejmować. Może jest tu jeszcze jakiś sekret, ale nie, z tego co widzę, nie. Idziemy teraz tam do tych wielkich macek w słoiku. I cóż, no... tak, wielkie macki w słoiku. W sumie nie wiem, co więcej o tym powiedzieć. A, chwila, można rozbić. To oczywiście, że rozbiję. I super, tak, jesteśmy na tym wielkim słoiku, przy którym są macki i jakieś ośmiorniczki. Okej, po pierwsze nic nie możemy, po drugie jakiś inspekt. Coś świeci w zbiorniku. Nic nie możemy zrobić, a teraz nagle mam tu złuk Quirrella. Czy ona cię też tu w takim wypadku wezwała? Rozumiem, że to nie było. Jestem świadom, że to nie było. Przypadek, że razem tu przybyliśmy. Mimo, że większość moich wspomnień jest wyczyszczona, czy nie mam żadnych wspomnień prawie, to miejsce jestem w stanie sobie przypomnieć. W tych komnatach nauczycielka zdecydowała się przechowywać wiedzę królestwa, a w rodzeniu tego miejsca przechowała samą siebie, by ocalić Harunest. Nauczycielka chętnie została pieczęcią, ale na samą siebie nałożyła dodatkową ochronę. Jednak mimo tego, że nie mogę sobie o tym przypomnieć, odegrałem rolę w tym wszystkim. Woła mnie tu, teraz, bym odczynił tą ochronę. Wszystko by ci pomóc. Chciałem wszystko swoją pomocą, nie, raczej żeby być pomóc coś takiego i... o proszę! O proszę, czyli tu jest druga maska! Nie wahaj się.
Wybór zmiany był jej, nie mój. Wie, co chcesz uczynić i wydaje się to widać. Gdyby tak pomyśleć, że taka mała istota będzie dzierżyć los królestwa. Okej, okay, dobra. Zapomniałem je zinspektować, ale trudno, idziemy po drugą maskę. Więc jej, udało się, super. Nie wiem, po co są te maski, ale jej. Oczywiście najpierw muszę pogadać. A, dobra, z tym się nie gadało normalnie, tylko to przez to. I wiersz, co to chyba było? Różnorodności, pieczęć. Dla różnorodności, pieczęć. Świat na zawsze niezmieniony. Przynajmniej niezmienny. Pieczęcie muszą zostać złamane. Na zawsze. Na zawsze. I chyba nie będzie nic więcej. Tam było lepszy koniec. Okej, okay, czyli to tyle. No dziękuję. Chwila, zobaczę jeszcze raz, czy na pewno co mówi. Tak, lepiej zakończ, ten lepszy koniec. Jej, pokonany. I tak. Tak jak ostatnio, teraz musimy płonąć to coś. Chociaż dalej nie rozumiem sensu wchłonienia tych masek i tych istot. Ale ta, to nie jest moja decyzja, ja tego nie ogarniam i tyle. I w sumie mieliśmy szukać dzisiaj tych robaczków, a skończyło się na zdobyciu drugiej maski. Tak więc, nie wiem, co mam powiedzieć o tym wszystkim. No, sukces na pewno, no. Nie tego szukaliśmy. Okej. Okay. Pieczęć złamana. Ten krzyk, co zawsze, i pomarańczowy smród. Dobra. Proszę, on jeszcze nadal siedzi. Cześć, Quirrell. Życie panny, czy pani zostało zakończone. Wraz z nim pieczęć została złamana. To jest naprawdę ciężka rzecz, którą się podejmujesz. Ale widziałem twoje zdolności z bliska i ona też uważała, że jesteś zdolny do tego. Wyruszaj na swoją podróż więc i pozwól mi, bym odpoczął. Gdy cała rzecz została zakończona, zaczynam czuć powoli swój wiek. Okej, okay, i czy ma coś nowego? Nie. Okej, okay, i już nic więcej nie mówi. Okej, okay, żegnaj, Quirrell. Cóż, wraz z Quirrellem w tym momencie możemy zakończyć już nasze też spotkanie dzisiejsze z Hollow Knightem. Mamy te 30 parę minut. Udało się coś tam zrobić. Cóż, no, moim zdaniem wyszło naprawdę dobrze. No i przez to, że nie planowałem tego wszystkiego, myślałem, że to będzie takie na zasadzie, a szybko pokonamy Grima, potem pozbieramy miliony tych zaległych robaczków, a tutaj proszę. Jak zwykle gra pokazała, że ma swoje pomysły na to, co mam zrobić. I pomyślę, że to wszystko w sumie zaistniało przez to, że źle skręciłem w jednej duszce. No cóż. Ale dobra, nie będę już jakoś szczególnie przedłużał, po prostu zakończmy pewnie na tym. Cóż, widzimy się już za dwa dni w kolejnym epizodzie Hollow Knighta, więc póki co to tyle, no i trzymajcie się. Hej, hej!